Przejście podziemne przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie jest bardzo zaniedbane. Śmieci oraz zapach uryny odstręczają mieszkańców od tego, aby bezpiecznie przechodzili tamtędy, gdy zamknięte są barierki. Muszę powiedzieć, że nawet sama się boję chodzić, jeśli jest... Wieczorami jak idziemy, syn polubił latarkę, że można świecić po prostu. Tak, ale jest bardzo niebezpiecznie, nam w ogóle nie ma oświetlenia, także tak... Syf, szklanki, butelki, co idzie. Mosińscy urzędnicy także umywają ręce. Wydaje się, że w okresie modernizacji torowiska i wzmożonego ruchu należałoby doprowadzić to miejsce do porządku.